Hej, witajcie drodzy widzowie. Testujemy sobie dzisiaj starą wersję Zorina. Bo nie pamiętam, czy w ogóle to testowałem. Wyciągnąłem po prostu płytkę to jest 2018 roku i wersja Zorina jest bodajże 12.05 czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie wystartowało to na tym laptopie. No i zobaczymy, co się z tym da zrobić. Troszkę długawo się otwierało. Pamięci zabrało na początek 409, czyli bardzo fajnie. Można było wybrać sobie polską wersję. I widać, że to działa. Spróbujemy sobie, będziemy sobie patrzeć, zobaczymy, czy jest htop. Co ja zrobiłem? Nie ma, to top. Będziemy widzieć, co się dzieje. Bo chcę dociążyć go troszeczkę. Bo jest tak na pierwszy rzut oka, jest bardzo stabilny, solidny. A zobaczymy na żywca, jak nam się będzie spisywał. To jak na razie działa. Kontrola głośności. To mnie zaciekawiło i zastanowiło, bo jako pierwsza z dystrybucji, które do tej pory testowałem, to wykryła. Ja myślę, że ta karta jest zepsuta, bo w większości w ogóle ta rzecz jest zepsuta. Nie wiem, czy to karta, czy wewnętrzny jakiś na chipie. Ale pierwszy, który pokazał też w Okoscreenie jako jedną z możliwości, że można tutaj odkliknąć. Nie próbowałem jeszcze tego, nie wiem, co się będzie działo. Jak zrobię ten filmik, to spróbuję i zobaczymy. A chodzi mi głównie o to, jak zadziałają te aplikacje App Images ze starą wersją tego. Bo gdyby była na przykład stara wersja, to co mówię, jakaś nowa wersja jakiejś przeglądarki w App Images, to widziałem tutaj, że jest jakaś zapora sieciowa, którą można włączyć i w takiej sytuacji to można byłoby sobie spokojnie używać takiego czegoś. Oczywiście do takiego, nie do jakichś tam krytycznych zastosowań, ale to do takiego po prostu surfowania, czy czegoś tam pisania sobie, czy nawet tworzenia. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj pootwiera. Więc tak, GIMP na początku. 160 tego. Właściwości, uprawnienia, zezwolenie na uruchomienie jako programu, close. A, co ja robię? Tutaj w ogóle GIMP jest. Popatrzmy sobie, jakie tutaj programy są. Zanim się zaczniemy bawić tymi. Także jest gry Isle of Riot,
Mahjong, Minds, Quadropasal. Co to jest? Nie próbowałem tego. O, coś takiego. Okej. Okay. Aha, i co fajne, że można ustawić, że na prawym kliku są też te wszystkie multimedia. Cheese, kontrola głośności, pause audio, odtwarzanie nagrań, parole, VTV, XFN, Zorin Web Browser Manager, Giri, Chromium. O, właśnie to jest. To dobra, zobaczymy, jak ten GIMP wygląda. Która to jest wersja? Odpytywanie wtyczek. Pomoc o programie. 2.8.16, czyli w utwórz mamy te logo Kreda Comics, jest śmieszny. Jeszcze inny utwórz, przyciski, logo. To właśnie jest jeszcze łaciate, też fajne, śmieszne jest. Łaciate, fie, bój się krowy. Tak. Porzuć zmiany, porzuć zmiany. Także to mamy. A jak już tutaj w tym w pobranych mamy tego nowego GIMPa, to sobie zobaczymy, czy nam zadziała. A, Giri, co to jest? Gmail, aha. Nie, dziękujemy, anuluj. Akcesoria, biuro, grafika. Kalkulator, menadżer plików. Nowe okno. I do pobranych sobie wejdziemy. I tego GIMPa, chyba go już ustawiłem, żeby się otworzył. Zaraz zobaczymy. Would you like to integrate? No. Yes. O. Odpytywanie nowych wtyczek, czyli po ludzku się uruchamia, co jest zawsze sympatyczne. Tak. Także następny sobie spróbujemy. To będzie KDN Live. 265. Właściwości, uprawnienia, zezwól na uruchamianie jako program, close i enter. Może double click. Zobaczymy. Jakoś się nic nie dzieje. Spróbujemy jeszcze to.
Jeszcze się nie chce ta wersja. Ciekawe. Może potrzebuje, ta wersja może potrzebuje nowszego jądra. A to zobaczymy. Właściwości, uprawnienia, zezwolenia, close i double click. Coś się dzieje. Okej. Czyli patrzcie, to zadziałało. Spróbuję potem po tym nagraniu jeszcze raz uruchomić to KDN Live i zobaczymy, czy to wtedy zadziała. A tutaj zobaczymy cokolwiek. Ja nie słyszę w tym momencie, ale nie wykluczone, że to działa, bo to czasami tak jest. Jeszcze raz spróbujemy. Jakoś nie chce. Co tu nam pokazuje? FFmpeg, vocal screen, fast audio, fabric control, terminal, coworker, top. No nic, w każdym razie LMMS zadziałał. I no, dosyć sympatyczna dystrybucja, jak sami widzicie. Ładne tapetki. Gdzie to będzie? W ustawieniach pewnie. Gdzieś pulpit albo panel. Pulpit. Tak, także ma takie. Domyślnie jest ten. Dosyć ładny. Taka jakaś róża. Z kropelkami rosy. Tutaj jakiś kurhan pustynny. Czy wydma. Górki piękne. Kanion. Taki zamglony jakiś pejzażyk. Też jest alternatywny, ładny. Nastrojowy. Coś takiego. Ośnieżony. No i kosmiczny. Tak, tapetki są spoko. Także co tu zrobimy? Może grafika, akcesoria. Zdaje się, że ten... nie to chciałem kliknąć. Ale trudno. Zawsze możemy zamknąć. Akcesoria, menadżer plików, chciałem to. I jeszcze jeden, nowe okno. I tu do wybranych sobie pójdziemy i na kartę naszą Linux. I Linux Live Distros. I ta ostatnia wersja to była chyba 15. Tak. Ja
Jeszcze raz. Przeszła. No i otworzymy sobie. Z płytki troszkę dłużej zawsze. Mam Zorina edukacyjnego. Ale podejrzewam, że on podobnie działa. To znaczy, na pewno jest cheese. Paste. Aha, widzieliśmy, że tam było. Co to było? PTV. Gdzie to? Czy to jest to? Nie, to foto. Kino. Nie wiem, czy zrobiłem PTV. O, tu. I to tutaj jeszcze raz paste zrobimy. Ten. To i disks jest chyba też. Zobaczmy jeszcze raz. D i s. K. Tak. Czyli to musimy odkliknąć gdzie z boku i jeszcze raz na to, bo inaczej to nam na całe te zrobi. No i I'll write. Office, co to jeszcze było? Czy to było VLC? Nie pamiętam. Nie. Nie ma. No więc tak, ta wersja, jeszcze prawdopodobnie poszukam tej wersji edukacyjnej, bo tam no większa jest, trochę bogatsza, no ale ta widać, jak widać, jest zupełnie użyteczna. Wrócimy sobie do tego pejzażyku może. Ustawienia, pulpit i ten, bo ten mi się najbardziej podoba. No i trzymajcie się do jutra. Cześć.